jest wspaniałym samochodem. Bardzo nowoczesne wnętrze oraz piękny wygląd sprawia, że jazda tym samochodem jest nie tylko wspaniała, ale ten samochód jest także bardzo przyjazny do środowiska. A więc można powiedzieć, że Tesla była w stanie udowodnić, że można mieć w pełni elektryczny samochód, który jest nie tylko ładny, piękny, ale jazda nim to jest sama przyjemność. A więc następne kilka odcinków będą poświęcone właśnie temu samochodowi. Pokażę Wam, jak on wygląda w środku, na zewnątrz. Pokażę Wam jego funkcję. Ten samochód praktycznie jeździ sam. Potrafi sam zmieniać pasy, sam nawigować, sam potrafi parkować. To wszystko Wam zademonstruję. Pokażę Wam, jak wygląda kupno tego samochodu. Zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że to są klucze do Tesli. Nie mamy już takich tradycyjnych kluczów. Klucz do Tesli to są takie karty. Jest to technologia zbliżeniowa NFC. I aby taki samochód otworzyć, wystarczy zbliżyć kartę do samochodu i samochód automatycznie się otwiera. Żeby samochód zamknąć, przybliżymy kartę jeszcze raz i samochód się nam zamyka. Samochód ma baterię 75 kW, co daje nam przy pełnym naładowaniu 325 mil na przejechanie. Samochód ma dwa bagażniki, w przodzie i w tyle. Pokażę obydwa. To jest bagażnik. Jest totalnie pusty, nie ma tutaj nic. Jest lampka. To jest siatka na zakupy. Możemy sobie tutaj zakupy zawiesić. Jedyne co mamy, to jest płyn do spryskiwacza do wycieraczek. Bagażnik w tyle. To jest bagażnik w tyle samochodu. Jest bardzo pojemny. Można praktycznie tutaj wpierdzielić teściową. Jest on podwójny. Mamy tutaj kolejny schodek. Więc tak to wygląda z zewnątrz. Pokażę Wam teraz, jak wygląda kupno tego samochodu oraz jak wygląda sposób odbioru tego samochodu. Dziękuję bardzo. Ok, jestem już w samochodzie. Jeżeli macie pakiet premium, to samochód ma wbudowaną przeglądarkę oraz internet. Skorzystamy teraz z tej opcji i pokażę Wam, jak wygląda kupno samochodu w Tesli przez internet. Jak już wspomniałem, w samochodzie mam internet. Otworzymy sobie przeglądarkę internetową i wejdziemy sobie na stronę Tesli. Już pozwoliłem sobie wcześniej wejść. Wrócimy do strony głównej. Tesla.com. Aktualnie Tesla ma sprzedaży Model S, Model 3, Model X oraz można składać zamówienie na Model Y, którego jeszcze nie ma, i na Roadstera. To jest bardzo szybki samochód. Skupimy się na modelu 3, to jest ten, który ja mam. Mamy dwie opcje kupna tego samochodu. Mamy Custom Order, to jest opcja, którą ja wybrałem. Ta opcja pozwala nam skonfigurowanie sobie tego samochodu tak, jak chcemy. Oraz możemy zobaczyć, co w tym momencie już jest gotowe. Może tu jakiś samochód oddał, można kupić jakiś samochód używany. Wejdziemy sobie na Custom Order, to jest opcja, którą ja wybrałem. I na pierwszym ekranie konfigurujemy sobie silnik. Czy mamy do wyboru trzy opcje tego samochodu. Jest Standard Plus, jest Long Range, ten, który ja mam, i Performance. Zobaczymy, jaka jest różnica. Zwróćcie uwagę na ceny. Ceny są cena kupna samochodu oraz cena samochodu po rabatach. Tą opcję bym... po prostu nie używajcie jej, ponieważ to może być bardzo mylące. Cena samochodu się różni prawie 10 tysięcy dolarów. Na każdy rabat dostaje. Ludzie dostają różne rabaty. Proszę tym się nie kierować. Wybieramy opcję lewą, czyli jak jest aktualna cena samochodu. Pierwsza opcja to jest Standard Range Plus. Aktualna cena jest 39 900 dolarów. Ten samochód ma na baterii przejeżdża do 240 mil. Maksymalna prędkość 140 mil na godzinę. Przyspieszenie od 0 do 60 km na godzinę. 5,3 sekundy. Napęd na tylną oś. Druga opcja, którą ja mam, to jest Long Range.
prawie, którą ja mam, wytłumaczę różnicę. Opcja Long Range ma większą baterię, jest 310 mil na baterii, maksymalna prędkość 145 mil na godzinę i przyspieszenie już jest lepsze. Od 0 do 100 km na godzinę mamy 4,4 sekundy. I ten samochód ma dwa silniki, ma napęd na 4 koła. Moja wersja jest troszkę inna, już jej aktualnie nie sprzedają, to była promocja. Ja mam wszystko to samo, tylko zamiast dwóch silników mam jeden silnik i to powoduje, że ten samochód jest lżejszy i na baterii zamiast na 310 maksymalnie robię 325 mil. I opcja Performance to już jest dużo szybsza. Od 0 do 100 km na godzinę robimy w 3,2 sekundy. Gdzie bierzemy sobie tą opcję Long Range i następna opcja to jest Exterior. Możemy sobie wybrać kolor samochodu. Standardowy kolor to jest czarny. Czarny jest za darmo, ale to się już powinno zmienić. Nie wiem, czemu na stronie to jeszcze nie ma, bo teraz standardowy to ma być biały. Ale jeszcze na stronie widać się nie zmieniło. Czarny jest za darmo. Każdy inny kolor, który chcemy sobie zmienić, za niego się płaci. I bierzemy sobie mój kolor, to jest czerwony. Dopłata za czerwony kolor jest 2000 dolarów. I teraz mamy felgi. Felgi standardowe, 18-calowe oraz za ekstra 1500 felgi 19-calowe białe. Ja się bardzo długo nad tymi felgami zastanawiałem, ponieważ one mi się bardzo podobają. Nawet jak już złożyłem zamówienie na ten samochód, się zastanawiałem, czy tego nie wymienić. Ale pozostałem przy czarnych z dwóch powodów. Wyczytałem w internecie, że te czarne felgi, one przychodzą z takimi plastikowymi nakładkami, które może nie są ładne, ale one powodują, że samochód, że felga po prostu jest osłonięta tym plastikiem. Więc jak się porysuje, to porysuje się plastik, a nie felga, to jest raz. Po drugie, samochód bardziej cicho jeździ na tych 18-calowych felgach oraz one są specjalnie aerodynamiczne. Nawet te kopaki nałożone na to, one są aerodynamiczne. Więc pozostawiłem przy tym zostać. Ponoć się traci nawet do 10% na baterii, jeżdżąc na felgach 19-calowych. Następnie wybieramy sobie interior. Interior w standardzie jest czarny, który jest bardzo ładny. Możemy sobie zmienić na biały, także jak chcemy. Tak właśnie będzie wyglądał biały. Mimo to, że za niego 1500 płaci, to jest tylko inny kolor, który się po prostu pobrudzi. Wracamy do czarnego. Następnie autopilot. Model S przychodzi z tak zwanym automatycznym cruise control. Oni to nazywają auto steer. Że on sam będzie trzymał się pasów, sam będzie trzymał odległość między samochodami, sam będzie hamował i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest opisane. Ale za dodatkowe 6000 dolarów możemy mieć autopilota, który naprawdę dużo daje. Co prawda to jest jeszcze wersja beta. Wiele rzeczy musi być w nim poprawionych. Co jest fajne, jak już to kupicie, Tesla oparta jest dużo na oprogramowaniu. Oni będą wiecznie wypuszczać jakieś nowe oprogramowanie, nowe poprawki, nowe gadżety i wy to wszystko po prostu już w pakiecie dostajecie. Tak ja właśnie zrobiłem update oprogramowania dwa dni temu. Daje to troszkę więcej funkcji w całym tym menu. Więc to jest bardzo fajne w Tesli, że jak kupicie Teslę, to te funkcje, które ten samochód ma, one się po prostu będą powiększały, coraz więcej gadżetów, coraz więcej bajerów będzie. Więc dodatkowe 6000 dolarów, to jest kupa kasy, daje nam to, że samochód sam zmienia pas, sam będzie podejmował decyzję, czy zmienić pas, sam będzie wyprzedzał inne samochody. Jeżeli pisze mu nawigację do Las Vegas, sam do Las Vegas zajedzie, sam będzie zmieniał freeway'e, sam będzie parkował, to wszystko wam pokażę. Więc 6000 troszkę to jest, zastanawiałem się na tym długo, ale stwierdziłem, że warto, ponieważ ta cena podrośnie. Oni pod koniec roku mają dać nowe funkcje. Jedna z nich będzie automatyczne jeżdżenie po ulicach. Będzie rozpoznawał znaki stopu, będzie rozpoznawał sygnalizacje świetlne. Jak to dojdzie, to cena na pewno podskoczy. I następnie mamy opcję paymentu, czyli po prostu składamy zamówienie. W chwilę obecną cena samochodu wyszła nam 57 900. Jest to cena bez podatku. Trzeba wyliczyć podatek, rejestrację, opłaty jakieś tam manipulacyjne, to około 5000 dolarów niecałe, 4000 dolarów do 5000 się może zwiększyć. Żeby złożyć zamówienie, podaje się swój adres, kartę płatniczą i 2500 dolarów nam ściągną. I teraz
dostaniemy numer zamówienia. Samochód jest po prostu zamówiony i czekamy. Czeka się około, różnie może być. Na stronie pisze, że do 2 tygodni. Ja czekałem 3 tygodnie, 2 tygodnie i 5 dni lub 4 dni. Dostałem SMS-a od Tesli, że mój samochód jest gotowy. Mam spotkanie na godzinę 5, to było w czwartek, na odbiór samochód w Costa Mesie w punktu odbioru Tesli. A więc czekałem równe 3 tygodnie od momentu zamówienia do odebrania samochodu. Zapraszam Was teraz do Costa Mesy, pokażę Wam, jak wygląda odbiór tego samochodu. Znajdujemy się w Costa Mesie, a za nami jest centrum Tesli. Przyjechałem tu się odebrać moją Tesla Model 3. Yep, that's the one. Perfect. It's really going to come in handy with your Model 3. Okay. I'm going to do myself. I use the app every day. All right. Bye. Mm. Okej, a teraz ta moja Tesla.